Siema, jestem Marek. Jak widzicie, wróciliśmy już do wielkiej rezydencji Kruszwila. Za chwilę ocenimy sobie straty oraz... Jakie straty? Karzeł został sam. Co? Zostawiłeś Karła tutaj samego? Ja myślałem, że mieszkanie jakieś wydałeś. Nie. Karzeł został tutaj. Był tutaj przez tydzień czasu. I wydaje mi się, że przećpał samochód. No zobacz, są dwa samochody. Jednym Jaguarem przyjechaliśmy tutaj z lotniska, znaczy z dworca kolejowego. Natomiast czarnej Audi nie ma. Zniknęła. Kurwa, właśnie, gdzie jest czarna Audi? Nie ma. Chyba Karzeł sprzedał i pieniądze przekazał. To co, brać bagaże z auta i lecimy? Później weźmiemy bagaże. Na samym początku zobaczymy, jak bardzo dom jest zniszczony po tygodniowym pobycie Karła. Ciekawe, kogo zaprosił, ciekawe, co zniszczył, ciekawe, co sprzedał. Drodzy Państwo, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu tam na dole. Oraz uważajcie również kupić płytę na www.kruszwil.pl. Zatem wejdźmy. A, zamknięte jest. Trzeba otworzyć. Jak myślisz? Jakie straty? Ile tysięcy? Nie, no bez przesady, zobacz. Ja myślę, że 10 tysięcy co najmniej straty. No nie, no dobra, zobacz. O kurde. Ty. Nawet w miarę czysto. O dziwo, czysto. No nie, no nie jest jakoś mega czysto, ale nie jest, tragedii nie ma. Jest to zniszczone? Nie, no wydaje mi się, że wszystko okej. Okay. Dobra, czyli wiemy, ile piw wypili. Prawie cały karton. To chyba jest mało, jak na tydzień czasu. A nikogo tutaj nie ma? No widzisz kogoś? Karzeł! Koledzy Karła! Nie, może w pokoju śpią, może. Ty, ale dobrze się zaopiekował domem, nie? Jakby nie patrzeć. Myślałem, że będzie tutaj szczerze mówiąc. To w sumie ubranie, ale to już było chyba. Dziwne, strasznie dziwne, że tutaj nic się nie stało. Może na górze jest gorzej. Z kotem wszystko okej? O dziwo, żyje. Coś tu musi być nie tak. Tu jest coś za spokojnie. Może ich zabili. Słyszałeś? Kochanie, słyszałeś to? Jakąś laskę sprowadzisz. Patrz dole i co ty tutaj robisz? Co ty tutaj? Z Karłem spałeś? W budżetu, co ty robisz, ty? Olej, ty tutaj wstępu nie masz, co ja ty tutaj robisz? Gdzie jest moja dziewczyna? Sobie? Jeszcze Karła mojego posuwasz. Ty, co? Nie, co ty tu? Nie wiem. Gdzie moja dziewczyna, ty, gościu? Ej! Co ty się... Ty, ole. Stój, powiedz mi, wytłumacz mi teraz, co to ma być. Słyszysz? Mówię do ciebie. Czemu ze mną spałeś? Co? Spałem. Olej, lepiej wypal, lepiej wyjść, to masz zakaz wstępu. Ale go tutaj nie było, jak co on tu robi? Masz zakaz wstępu. Jak on na dole był, jak ja pierwszy poszedłem spać. Ty jesteś jakiś chory? Jaki prawem go tutaj wróciłeś? Masz tyle łóżek dookoła, ze mną chciałeś spać? Ty jesteś jakiś, nie wiadomo? Ty, to ty jesteś pierwszy, to ty przestań. Nie, ja w ogóle nie chcę wiedzieć. Wypad z posesji. O co chodzi? Czemu żeś go wpuścił? Wiesz, że on ma zakaz wstępu. Ale ja spałem tylko. Co ukradł? Nie wiem, to dziwnie wyglądało. Zaraz trzeba całą chatę sprawdzić. Nie wiadomo, co ten olejnik ukradł. Wszystko mógł ukraść. Nie, chodź Marek, ja ci powiem, jak to wyglądało. Olejnik! Mogę wejść? A co ty tu masz? Nic. Chciałeś buty ukraść? Nie, one tu leżały. Jak to leżały? No. Są twoje buty. Twoje. Wiecie, czy on był w ogóle nago? Co to jest? No tak, był nago. Co, nie, no nie był nago, bo w ciuchach to zwrot. Co on w ogóle sobie myśli? Czemu on obok... A czemu on ci w ogóle do łóżka wszedł? Ja nie wiem, on jest jakiś chory, on nie wiem, co on w ogóle... A co ty myślałeś, że z dziewczyną śpisz, tak? Ja w ogóle nic nie myślałem, ja w ogóle nie wiedziałem, co tu jest grane, ja byłem trochę pijany. Ta, nie co wiem, co on tam robi. No nie ma takiej opcji, nawet ty jesteś niepoważny. Przeskarłem. To... Rozumiem, przespać się z chłopakiem. Go pytaj, bo on jest jakiś, nie wiadomo, co on ma w głowie tej. Ale co, on ci tak przylazł do łóżka w nocy? No ja nawet nie wiedziałem dopiero ekranów. Co to? Co to jest? No pokaż. Nie. No co chowasz? Nic takiego. No pokaż, to olejnik. Co to? Złodzieju jeden. Ja p***ole olejnik, pokaż kieszenie. No nie mam. No pokaż kieszenie. No naprawdę, już nic nie mam. Wyjmuj wszystko, co masz w kieszeni. Ta to nie jest twoja obudowa? No i pewnie, że nie, twoja. Nie. No przecież jest jego obudowa. To jest moja obudowa, olejnik. Ale już jest moja. No nie, to jest moja k***a, oddawaj to. Obudowy nie można sobie wziąć nawet. Trzeba kupić, jak się chce obudowę. Ale pożyczymy. W każdym razie ubiera się, jedzie z nami. Gdzie? No zobaczysz. I gdzie nie jadę? Jedzie z nami. Po co? Gdzie? Twoja obudowa. Ubiera się, jedzie z nami. Pieprzony. Masakra. I obyś się przespał z tym Karłem, bo za to, co ukradłeś, to ci co? Dobrze nie życzę. Złodzieju zasrany. Nieprawda. Nie mów tak. Co, wydaje mi się, że on to zrobił. Czy co? Przespał się z Karłem. Karzeł, jesteś?
Słuchaj, weź mi powiedz, co się wydarzyło tutaj. Dlaczego sprowadziłeś Alinkę? Ja nie ogarniam, co się dzieje. Co się dzieje? On mi czegoś dosypał, no... Czego ci dosypał? No dlaczego obok mnie leżał? Ja nie mam pojęcia, to ty powinieneś. Co on to w ogóle robił? No właśnie, ty go wpuściłeś, czemu go wpuściłeś? Dobrze wiesz, że on ma zakaz. Jak to się stało? A jak on się do mnie dobierał? No dobierał się prawdopodobnie do ciebie, bo Olejnik jest gejem. Musisz uważać na takich ludzi, żeby ci krzywdy nie zrobili, człowieku. Pedałem? Tak! Gejem, pedałem, homoseksualistą. Jak zwał, tak zwał. Ale jego pociągają chłopacy. Ale... Żaden gejem nie jestem, to ten mały krzat się do mnie dobierał, do czegoś do drinka i mnie łeb na nie wiem, co się działo. Zadowolony jesteś? Ale ci coś nie wyszło. Olejnik, czekaj przed domem. Co czekaj? Masz zakaz przychodzenia tutaj. Co, on jest nienormalny, tylko jak mam normalne? Jeszcze tobie dorzucić do piwa. Tak, z kolegami żebyś się... To nie wiadomo co! W dupę? To ty chyba lubisz, że jakiś pić, jakiś picia i kurde, nie wiadomo co chcesz robić z tym. Nienormalny jest! Ja nie będę czegoś takiego tolerował, co to nie tolerował, tylko on mnie dorzucił coś do piwa! Orgie z gejowskie robisz tutaj... To on robi, jak już nie wiadomo co dorzuca do piwa, co? Wyjdź to, wyjdź! Co na tym momencie? Do Warszawy pod tęczę idź, wypierdź. Ja nie wytrzymałem, nie jakiś chory psychicznie. To ty mi dałeś to! To ty mi to dałeś! Nie dobieraj się do garła! Nie dobieraj się do garła! Nie zostaw garła! Jesteś chory psychicznie, wywal go z domu, bo to jest włączenie! To ty wyjdź! Poza następu! Do piwa mi dodałeś! Ty! Mały! Weź na garła! No to zbał ci! Zobacz! Co? Ratuj garła, szybko! Dobra, weź! Dobra, kiki ten, niech się pobawią! Olej! Wywal go z domu! Zostaw garła! Przez banką cię wyrzucę! Przez banką! Co ty chciałeś zrobić? Dobra, Marek, chodź! Co chciałeś? Marek, chodź! Nie ma co! To ja stąd wychodzę. Jak oni byli to tak, idź, masz zakaz wstępu, Lejnik. Nie wiem, co ty tutaj w ogóle robisz. Wyjazd, w tej chwili czekaj przed domem. Zaraz pojedziemy w odpowiednie miejsce. Wyjdź z domu. Na komendę z nim! Na komendę! Wypad z domu! Nie wolno go skoczę! Za kim stoisz? Za nim? Nie! To wyjdź stąd! Mi się już dorzuci. Wyjdź stąd! Chcieliśmy wywieźć Olejnika do lasu, ale uciekł do swojej dziewczyny, ponieważ napisałem jej, że Olejnik przespał się z Karłem, tak? Ale wy się spaliście, czy nie? Nie wiadomo, ale musimy po prostu to wszystko nagrać, bo ta dziewczyna z nim zerwała za to. Dawaj, chodź, tylko jedziemy. Okej, tak więc udało nam się zlokalizować Olejnika. Kurde, typek przychodzi mu ze świata, mam nadzieję, że go dogonię. Spokojnie, ważne, że go dogoniliśmy. Musisz trzymać odległość? No musisz trzymać jakąś odległość, żeby nas nie zauważył. Cholera mnie to ciekawi, dlaczego nie spali gniszko, jak wróciliśmy razem? I dlaczego każą nic nie pamięta i dlaczego Olejnik nic nie pamięta? Nic nie pamiętasz? To mnie najbardziej ciekawi, dlaczego nic nie pamiętają? Mi się wydaje, że oni naprawdę są przyspali. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może się nie chcą przyznać. Może za jakiś czas to wyjdzie, ale jestem bardziej ciekawy, co dziewczyna Olejnika zrobiła za to. No, za zdradę. Ale co jej napisałeś w ogóle? Że no powiedziałem, że wróciliśmy do domu i zastaliśmy Olejnika i Karła w łóżku. Prawdopodobnie się przyspali. Strasznie. Dobra, tylko jedź trochę dalej od niego, bo od zauważy, nie? Trochę dalej, spokojnie. Trzymaj dystans. On się chyba już zorientował. Nie. Jest po prostu głupi. Nie patrzę w lusterkę, nie? Myślisz, że nie widzi? Nie widzi. Serio jest głupi. No wiesz, no to jest Olejnik. Ja muszę wyjaśnić tą sprawę, nie? Bo ten... To mnie bardzo interesuje, w sensie chciałbym wiedzieć, czy oni się naprawdę przyspali i on o tym wie. I ja myślę, że Olejnik bardziej... Może jej się przyzna, jak było naprawdę. Bez kitu. Może jej powie. I będzie liczył na to, że mu wybaczę. To dziwna sytuacja. Kurde, no ale tak myślisz, że się przesadzą z Karłem? Kurde, to jest obrzydliwe. No, znaczy Olejnik jest gejem, to akurat fakt. To akurat wiedzą wszyscy. Nie, on jest biseksualny. Tak. Coś w tym stylu. No, Olejnik jest biseksualny. Także całkiem możliwe, ale no, nie wiem co z Karłem. Nie wiem, jak do tego doszło. Ale Marek, chodź, no nie, chodź, bo się skapnie, chodź. Widzisz go? Tam stoi. No widzę, chodź, bo się skapnie, za kiosk. A gdzie jest Karzeł? Co? Gdzie jest Karzeł? Próbował cię został. Karzeł chyba się teraz boi o Olejnik. Myślisz? Może rzeczywiście coś między nimi... Cii, chodź. Gdzie? Ty, Raffaello niesie, widziałeś? A rzeczywiście była ostra kosa między nimi. Idzie. Musimy iść za nim. Może David się nie pamiętało, że za nim idziemy. Weź trochę, bo my się rzucamy w oczy. Zobacz, jaki ja mam kolor kurtki, jaki ty masz kolor kurtki. Musimy dalej iść. Ale on i tak jest kurtki. No co, ty zorientuje się. No co, ty bez przesady. Idź, to była ta klatka. Wy tu robicie. Co się stało? Co ty tu robisz? Co się stało, Olejnik? Taki ryj masz czerwony. Nic się nie stało, macie szczęście, że mi w wyjątku nie robi. I się dało wszystko odratować. Odratować? To masz rozwalone chyba Raffaello. No bo się trochę zdenerwowała. Poszarpała cię? Nie,
Masz cało, cało czerwone. No przecież ten... Mocno cię pobiła? Ten... Nie biła mnie, ty jesteś chory. Ten każdy ma szczęście, że naprawdę. Ja go złapię jeszcze za to, co... To co, jesteś z tą dziewczyną czy nie? Jestem. Ale to czemu twarz masz czerwoną? Nie mam twarzy czerwonej. No, nagraj. Wydaje ci się, przestań. Cały rejestr masz czerwony. No dobra, no dostał z liścia, no. Nie dostałem żadnego liścia. I czemu wyszedłeś, a nie po 2 minutach? Chyba była ostra awantura, no. Nie było żadnej awantury, wszystko jest w porządku. No jak słyszeliśmy krzyki, no, olejnik. To nie jest z tego domu. I w ogóle dlaczego wy mnie śledzicie? O co tu chodzi, ty? No musieliśmy nagrać. Nie starczy wam, że ten mały, nie powiem kto, nie wiadomo co chciał zrobić? Bo chcieliśmy się dowiedzieć, jak to było. No powiedz nam, jak to było. No jak to było, kurde, dał mi kurde, nie wiadomo co mi dał, sobie też pewnie to wziął i nie wiadomo. Dobra, my idziemy. Jakiś chory jest. Chodź. Cześć, olejnik. Wiesz co? My chyba znamy prawdę. No, ja chyba też wiem, jaka była prawda. No, olejnik, no niestety zerwa ze swoją dziewczyną, ale no na jej miejscu też bym nie chciał być z gościem, który... Sypia z Karłem. Dokładnie. I to jeszcze w tej samej płci. No, masakra. Jakby z Karlicą jeszcze się przespał. Okej, ale z Karłem? W każdym razie idziemy teraz do mojego Karła. Może on się przyzna. Wyciągnąć jakiekolwiek informacje. Może się uda, może sobie coś przypomnę. I co? Pamiętasz cokolwiek? Opowiem wam, nie wiem, pojedźmy po jakiegoś browara, po flachę. Bo on na trzeźwo tego nie zniosę, nie ma szans. Ale to czyli co, przypomniałeś sobie, tak? Jedź najpierw. Do sklepu, tak? Tak. To jedź do sklepu, w końcu jakieś informacje będą przynajmniej. Powiedz, co wiesz? No, mów. Dzień. Jeszcze? Już? Też radę powiedzieć coś? Jego raz nie było, to olejnik tutaj przyprowadzał jakichś chłopaków dwudziennie. Wiesz dlaczego? Bo nie miał na wachę do tej BM-ki. Hajs swojej mamy się skończył. Ale co chcesz przez co powiedzieć? Chłopów tu przyprowadzał. Ale po co? I oni opłacili za no, seks? Najprawdopodobniej. Czyli oni był męską prostytutką, tak? Tutaj sobie urządzał biznes nielegalny. Jego raz nie było, ile właśnie było długo? Tydzień czasu. Dobra, ale o co chodzi z tą sytuacją, że znalazł się z nim w łóżku? Jak chcesz, to się napij, ale... Nie, no... Czaisz? Tego to ja bym się nie spodziewał, że olejnik jest męską Dobra, posłuchajmy. Jak to się stało, że wy razem w łóżku byliście? Nie wiem, wczoraj... Wczoraj, no. Co było wczoraj? Mówiłeś, że pamiętasz. Czekaj, wczoraj on przyszedł i coś zaczął się przystawiać. Do ciebie? No. A później to ja, nie wiem, jakieś zwiechy dostałem, nie wiem co było. A co, pijany byłeś, tak? Nie. Byłeś pijany na 100%, zawsze jesteś pijany. Nie, trochę. No, czyli byłeś pijany i olejnik cię zapewne siłą zaciągnął gdzieś, tak? Do nie wiem, nie wiem co było dalej. Czyli nie pamiętasz co było dokładnie. Nie. Ale co, mówi do ciebie jakieś teksty? Czy co, jak się przedstawiał do ciebie? A jak się przedstawiał do ciebie? Mów. Jak się przedstawiał? Mówił coś do mnie, kochanie, chodź, mam ochotę na Karła, chory jakiś. A coś jeszcze pamiętasz, czy nie? To wszystko. Dalej nie wiem. Czyli olejnik? Dalej już mi się nie wiem, byłem trochę, wypiłem trochę i nie pamiętam. Masakra. Czyli chcesz mi powiedzieć, że olejnik z powodu braku pieniędzy na benzynę do swojego samochodu postanowił, że zorganizuje sobie tutaj burdel, w którym on będzie świadczył usługi seksualne, tak? I co, codziennie 2 klientów miał? Dwóch. Ciekawe, ile się z tego wziął? Nie mam pojęcia. I co, tak mu się spodobało, że postanowił, że ciebie też poderwie, ale ty mu się nie dałeś. Się coś w głowie poprzestawiało. Trzeba go naprostować koniecznie w następnym filmie. Ja nie mam słów na to. A ty, konserwator? Ale przecież dom temu wiem, że olejnik był hadizelką. A co, spodziewałeś się takiego czegoś? Nie no, na Karła. W ogóle spodziewałbyś się, że olejnik może być prostytutką? Dlatego tylko 2 klientów chyba. No chyba. A czy wiesz, ja podejrzewam, że ta walka się zepsuła. Trzeba naprawić to, zanim dobra, ja jestem w ciężkim szoku. Nie spodziewałem się tego, ale... O, z olejnikiem trzeba coś zrobić. Już w następnym filmie. Kupcie płytę na www.krużli.pl.